tej nocy EA przekazało nam taką wiadomość. Siemanko ziomeczki, rozpoczęliśmy rozwiązywanie problemu ze złymi player pickami w nagrodach za Food Champions. Możecie spodziewać się poprawnych player picków w ciągu najbliższych 2 dni. Dziękujemy za waszą cierpliwość. Żadnego przepraszam, żadnej rekompensaty. To jest kpina. To jest kpina z nas graczy. I wiecie co mnie najbardziej boli, że my jako gracze no tak naprawdę nie możemy nic z tym zrobić. Serio, my jako youtuberzy, którzy należą do programu EA Game Changers tak zwanego, również tej gry nie możemy tak naprawdę zmienić, ponieważ no sorry, nawet jak napiszę, że czy dostaniemy jakąś rekompensatę, czy możemy się czegoś spodziewać, tak się nie stanie. Nic nie dostaniemy i to jest po prostu smutne. Tym smutnym akcentem witam was w kolejnym odcinku FIFA 20 Ultimate Team, tutaj oczywiście Damian. Wielka szkoda, że gra, która dla nas jako fanów futbolu tak wiele znaczy, jest tak zaniedbywana przez te wyższe szczeble. Ale co możemy zrobić? Co jest najgorsze? No możemy nie wydawać na FIFA points. Ja nie wydaję, jednak jest za dużo ludzi, którzy jednak wydają. Chcę was poinformować, że dostają kolejną paczkę za 100 tysięcy, zachowują sobie na toty, jest to paczka za wygranie 200 meczów w Rivals, oczywiście niewymienna, ale akurat w niej będzie Trent Alexander-Arnold, więc spoko. No lecimy dalej z Food Champions, choć wiecie co, mam jeszcze jedną paczkę, mega paczkę za postęp w sezonach, więc ją mogę sobie akurat teraz otworzyć, bo wpadnie ikona. Jednak jestem zły, że jej w ciągu ostatnich kilku lat zmieniło się po prostu na gorsze, jeśli chodzi o takie wynagradzanie graczy, bo kiedyś, o, mamy walkout. Wystarczyło ponarzekać i dostajemy Hiszpanię. Carles Puyol. Piqué. A to fajnie. To nawet fajnie, 88 będzie do SBC. Widzicie, dlatego warto czasami ponarzekać, jednak mówię całkowicie poważnie. Kiedyś, no, znacznie częściej dostawaliśmy jakieś fajne darmowe paczki. Kurczę, no, nawet z okazji świąt Nowego Roku nic nie dostaliśmy. Dobrze, Verratti i Piqué. Kapitalna paczka jak za darmo, więc jestem zadowolony, jednak no serio. Za coś takiego, za taką akcję, za opóźnienie player picków o kilka dni, no mogliby chociaż dać paczkę z brązowymi kontraktami, prawda? Ech, dobra, czas kontynuować bycie najlepszym na świecie. Za mną już jeden mecz w Food Champions, który poszedł mi po prostu wyśmienicie sam z siebie. Jestem dumny, ponieważ wygrałem aż 5-0. Było to dosyć łatwe spotkanie, choć widząc skład przeciwnika, bałem się, że tak łatwo jednak nie będzie. Dries Mertens rozpoczął tę ligę weekendową w kapitalnym stylu, ponieważ Belg zdobył aż 4 gole. Pierwszy hat-trick w tym Food Champions i mam nadzieję oczywiście, że nie jest to jego ostatni taki występ, oby to powtórzył teraz na żywo. No szybko wam pokazałem te gole. Jeśli chodzi o moją drużynę, to słuchajcie, sobie tak testuję do Hertiego, bo fajnie wygląda ta karta. Ma znacznie lepsze podania od Walkera, aż o 4, ale ze stylem gry są one ocenione jeszcze wyżej. No nie wiem, tak, chcę iść śladami Jurgena Kloppa i mieć prawego obrońcę, który potrafi podać do przodu. Rozegrać akcję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardzo możliwe, że to będzie ostatni mecz do Hertiego. No kupiłem go za 12 tysięcy, więc to nie mogło się nie udać. No, dziwny zespół. Butragueño i Rijkaard za słapy. Ten Luke Shaw i... No dobra, Luke Shaw jest tutaj najsłabszym punktem. Reszta jest w miarę okej. Dla mnie ten brak rekompensat za takie wpadki, to jest kpina. Głupie gry mobilne, kurczę, potrafią dawać rekompensaty za znacznie mniejsze pomyłki, więc... No nie wiem, to jest tak wielka gra. Ja bym zrozumiał, gdyby takie błędy wydarzały się, nie wiem, w Minecrafcie wersji beta w 2011 roku, no ale FIFA jest odrobinę większą grą. W sensie od tamtego Minecrafta, bo teraz nie wiem, czy Minecraft nie jest większy. Nie no, wkurzyłem się, po prostu się wkurzyłem, bo to jest żart. Żart z klienta. Sorry, musiałem się tak trochę wyżyć, bo ja nadal w to nie wierzę. 2 dni trzeba czekać. 2 dni czekać, by dostać kartę ocenioną na 81 zapewne. No chyba, że wpadnie mi N'Golo Kanté. No, wtedy narzekać nie będę. Ale nie wybaczę im tego. I cyk. Chciałem pochwalić Sissoko za pokonanie Rijkaarda w tym pojedynku siłowym, ale jak widzimy tutaj Doucouré nie był w stanie przejść. Alana też, to będzie fajny meczek, bo możemy zobaczyć, jak ten Rijkaard będzie się zachowywał. No z tego co widziałem, nikt go za bardzo nie poleca, ale też on ma bardzo nisko ocenioną staminę, niestety nie najlepszą zwrotność. To są jednak takie dwie statystyki bardzo potrzebne w tej grze na pozycji środkowego pomocnika defensywnego. I myślę, że nie będę miał problemów z objeżdżaniem go. No, choć teraz źle podałem i akurat przeciął piłkę. Mogłem się znacznie lepiej zachować z Seydorfem, no dalej go testujemy. Ryan Kent już w polu karnym. Wow, Alisson broni. Najlepszy. Najlepszy w Premier League według mnie. Się śmieję z tego zachowania moich piłkarzy. Jeszcze miałem problemy z przełączeniem, no coś super.
Szybka wymiana podanie, rzut wolny powinien być, ale kończy to Wissam Ben Yedder 1-0. Tam był ewidentny faul Davinsona Sancheza. Dziwne, że w ogóle sędzia nie dał mi przywileju korzyści. No, no ale mamy bramkę, to najważniejsze. Naprawdę wolę tego gola niż rzut wolny. Seydorf, ok, Gomez załatwiony. Wchodzi Ben Yedder pomiędzy dwoma obrońcami. No trochę tutaj wyrzucony za pole karne. Luke Shaw mnie zatrzymuje, ok. Mbappé do Mertensa. Ja tutaj widzę gola na 2-0. Poda. Wow. Fajne podanie. Alan z pierwszej. Nie zdążyłem podać do wbiegającego tam Teo Hernandeza i może się to skończyć niebezpiecznym kontratakiem. Och, Sissoko jeszcze powalczy. Właściwie to podał do Butragueño i będzie chyba bramka. Zobaczmy. Alisson. Władowałem Stevenem Gerrardem na live, to może właduje. No właśnie Kim. Kurczę, Kim, ja tutaj nie mam dobrego wykonawcy stałych fragmentów gry, to może Cazorla tak jakoś finezyjnie, choć wiecie co? Cazorla! No niestety za mało dokręciłem. Szkoda, byłoby 2-0 i po meczu prawdopodobnie, teraz Sej... Wydaje mi się, że on chciał dośrodkować piętką. Seydorf. Pojawia się tutaj Musa Sissoko. I już nie mam do kogo podać, to jest ten problem, ale zastawił się, widzę Mertensa. Mertens, ależ się zabrał, ale za lekkie uderzenie. No dobra, to chyba kończymy. Mbappé, 100% sytuacja, 2-0. Mamy to, dziękuję. Ostatnia sekunda tego meczu. Ryan Kent, strzał na wiwat i to już powinien być ostatni gwizdek. No nie widzę sensu w kontynuowaniu tego spotkania. Nawet jakby teraz zdobył gola, to co? No czyste konto i tyle i kończymy. I mamy ten ostatni gwizdek, 2-0. No, na razie dwa mecze za mną. 7 goli zdobytych, 0 straconych. Super. Z tego co pamiętam, mam jeszcze jakieś ważne mecze do ukończenia, więc pozwólcie, że zrobię teraz... Może wszystko właściwie, to byśmy mieli 3 paczki do otworzenia? Dla was? Zawsze. Dobra, Olympiakos kontra Panathinaikos ukończone. Wszyscy zawodnicy praktycznie w zespole, tam wydałem 600 monet na karty. Otrzymuję srebrną paczkę zawodników premium. Ale z niej idzie coś zarobić, serio. No teraz jej otwierać nie będę, otworzymy sobie tylko te 2 złote, które dostanę. Ostatnie wyzwanie z ważnych meczów, zrobione trochę na bogato mi się wydaje, ale też nie chciało mi się kombinować. Miałem tych piłkarzy, to ich wrzuciłem, już tam nie sprawdzałem ich wartości. 2 złote paczki otrzymuję, więc no ich na to ty nie zatrzymuję. Chcę też dzisiaj coś otworzyć, bo powiem wam tak, jak ma się trafić coś dobrego, to nieważne kiedy się otwiera. Ja myślę, że to jest właśnie moment, w którym wreszcie trafia mi ikonę. 2 identyczne paczki, choć nie, tu mamy 6 złotych, okej, jedna jest lepsza. To ma sens właściwie, bo tę lepszą paczkę otrzymałem za ukończenie całej grupy, tutaj nie będzie ekranów. Warto było kupić tego Fabiana. Jeszcze tę srebrną otworzę, bo znając życie, na niej zarobię więcej niż na tych wszystkich złotych razem wziętych. Przewijamy, bo oczywiście tutaj żadnego walkoutu raczej nie zobaczymy, choć niby da się trafić ikonę ze srebrnej paczki. Trafiamy lato. No jak, proszę, proszę, 2500. Jeszcze tutaj mamy Marokańczyka, który gra w Serie A, to również będzie 1000 monet, piłkarze z drugiej Bundesligi. No z 5-6 tysięcy tutaj mamy. I paczka rzadkich piłkarzy Electrum, 6 rzadkich złotych kart, to mnie najbardziej oczywiście interesuje, ale bez ekranów. Ech, to co mogę powiedzieć, wyszukajmy kolejnego przeciwnika w lidze weekendowej. No cóż, ponownie Emilio Butragueño, Pique z Diego Carlosem na środku obrony, trochę się ich boi, De Jong, przeciwko któremu nienawidzę grać. Fajny zespół. Pierwsza sytuacja w tym spotkaniu, Clarence Seydorf trafia w poprzeczkę. Ja nie mogę nim trafić do siatki, naprawdę za każdym razem jak uderzam w polu karnym tym piłkarzem, to niestety on trafia w obramowanie. To jest klątwa, to jest niestety klątwa, no niestety od pomocnika za 500 000 to oczekuję trafienia do siatki, chociaż w bramkarza, nie? Muszę sprawdzić jakie on ma wykończenie, bo kurczę, ma styl gry myśliwy, on tam trochę zwiększa te strzały, prawda? Nie czuję tego. To jest sytuacja bramkowa, Mbappé. To może teraz Mertens, no nieprawdopodobne, teraz to Oblak broni. Zaczarował bramkę. Kurczę, słupek, poprzeczka, teraz jeszcze wspaniała parada, strzał był potężny. To może jakiś wylew po rzucie rożnym, zobaczmy, Mertens do Doherty'ego. Nie tak to miało wyglądać, ale jesteśmy bliscy stworzenia sobie dobrej sytuacji bramkowej. João Jesus powala Diego Carlosa i jest błąd, którego niestety nie wykorzystuje. No i brawo Ben Yedder, teraz to jest błyskawiczny atak. Podanie do Driesa Mertensa, żałośnie chciałem to zrobić. Brawo Mertens. Najgorsze jest to, że wreszcie zrobiłem loba, który przeleciał nad bramkarzem, a nie wleciał prosto w jego ręce. No i
Nie tylko nad bramkarzem, ale i nad poprzeczką. Seydorf szybszy, dobrze, Kylian. Ostatnie sekundy pierwszej części meczu, wow. Ładne zamarkowanie, podanie, no i nie może to polecieć pod nogi Mertensa. Oczywiście, że kurczę nie może. Chcę zobaczyć statystyki tego meczu. 58% posiadania piłki, 2 strzały celne, kurczę, 0 strzałów mojego przeciwnika. No to mówi samo za siebie. Dramat, po prostu istny dramat. To najgorsze jest to, że jednak tamta sytuacja Mbappe, sorry. Ale od takiego piłkarza ja wymagam umieszczenia piłki w siatce. Zapłaciłem za niego 750 tysięcy, kurczę. Patrz, jego pierwszy strzał w meczu, jednak nie. Będzie rzut wolny, naprawdę, Boże! To nie jest faul, to jest zwykły odbiór piłki. Nie kupuję tego, no i boję się naprawdę, że to wpadnie do siatki. Znając moje szczęście, zobaczmy. Nadal 0 strzałów przeciwnika w tym meczu. Czy jego pierwsze uderzenie znajdzie się w siatce? JJ Okocha! Brawo, brawo dla nikogo. Mnóstwo szczęścia teraz mamy, bo to mógł być gol. Doherty, no Trent byłby dumny. Dośrodkowanie i to nie będzie bramka, prawda? Nie wierzę. Gol z główki, Kylian Mbappe na 1-0 w 55 minucie. Nowa cieszynka, którą odblokowałem z zadań sezonowych. Piękny aniołek. No Mbappe, jesteś. Nieważne, to zaczyna brzmieć źle. I Doherty, kolejne kapitalne prostopadłe podanie, kurczę. Naprawdę? Cieszę się, że na niego postawiłem. Oczywiście zobaczymy, co będzie po kilku następnych meczach. Ale jest bardzo dobry w ofensywie. O nie. Nie pozwolę na to. Van Dijk! Van Dijk, jak mogłeś mi to zrobić? Piłka przechodzi pomiędzy nogami Holendra. Jest 1-1. Jezu, to ja specjalnie nim steruję, by zablokować drogę podania. I co się dzieje? No i piłka oczywiście przechodzi pomiędzy jego nogami. Kapitalnie. Po co mam sterować tymi środkowymi obrońcami, skoro nie jestem za to wynagradzany? Cazorla, to musi być chociaż strzał i gol! 2-1! Błyskawiczna odpowiedź, no cóż, jak się człowiek wkurzy, to jest zdolny do wszystkiego. Oj, Santi, czyżby asysta? Mbappé, 3-1, 88 minuta. Czy to będzie rage quit? Nie mam pojęcia. Przeciwnik zakolejkował pauzę, ale wychodzić tak 3 minuty przed końcem meczu, według mnie to nie ma sensu, a jednak jest rage quit. No mógł dograć te kilka chwil, żeby zgarnąć punkty do Division Rivals. Jak widać, nie zależało mu na nich. Cazorla z asystą oraz bramką. 2 gole Kyliana Mbappe. Bardzo dobrze, choć mecz okropny. O, lepiej zagrał przeciwnik w drugiej połowie, znacznie częściej posiadał piłkę, choć ja też zagrałem agresywnie, bo byłem wkurzony ze względu na przebieg meczu. 3 spotkania, 3 zwycięstwa, według mnie spoko początek. No niestety pików nadal nie ma, wyszedłem z gry, wszedłem pustka, po prostu pustka. Mi brakuje 12 tysięcy punktów doświadczenia do Iwana Perisicia. Czekam dzisiaj na nowe wyzwania i myślę, że na luzie zgarnę 13 tysięcy za ukończenie brązowego, srebrnego i złotego, więc Iwan znajdzie się w naszej drużynie. No raczej nie już na tę ligę weekendową, ale na następną jako fajny super zmiennik na pewno będzie. No czekam na te piki, przydałby się N'Golo Kanté do mojej drużyny, Martial na ławkę, Trent Alexander-Arnold, choć na razie ten Doherty daje radę, naprawdę, ma kapitalne podania i czuję się, jakbym miał dodatkowego pomocnika. Na dzisiaj jest to tyle, ja bardzo dziękuję za oglądanie, do zobaczenia jutro, mam nadzieję, że jutro już otworzymy te cholerne piki, ale nie nastawiam się, naprawdę się jakoś nie nastawiam. Życzę udanego weekendu, pozdrawiam, cześć!